I jeszcze odniesienie do wczorajszego spotkania, którym można mi podać smartfona i zeszyt, którym warto się podzielić, pewne rzeczy głośno wypowiedzieć mi i podzielić się z osobami, które nie były na sposób taki, no, kościelny, tak powiem, czyli tu z ambony. Dziękuję. Udałem się wczoraj z takiej potrzeby serca, że doświadczając w tylu miejscach, no cały czas boleśnie fakt, że jakście się pojawili w oratorium świętego Józefa we Wrocławiu, to ksiądz Bałęba podzielić radość, że ksiądz Bałęba przyjął święcenia sub condicione, to ksiądz Bałęba kazał wam wyjść na słówko, które głosił. No nie z waszego powodu, tylko z mojego powodu. Że podzielicie się tym, co na słówku jest ze mną, a ja się podzielę tutaj i koniec świata, bo się nagle okaże, że ten, który to słówko głosi, chce, żeby to, co na słówku głoszone, zostało w tym fyrtelku, w tym grajdołku, natomiast dalej, żeby nie szło, albo nie szło ode mnie, bo to też jest jedna z możliwych rzeczy. No, w poważniejszym stopniu podobna sytuacja z księdzem Dariuszem Kowalczykiem, no ale podobna będzie z innymi kapłanami, gdzie nieraz doświadczałem, wy doświadczaliście, a przez to wy, ale i też ja sam, że mnie wyrzucano, nas wyrzucano, więc jak wczoraj otrzymałem takie, przepraszam, kilka dni temu, zaproszenie na spotkanie klubu Polonia Christiana w Poznaniu 20 marca, godzina 18, napisał to z adresu Wiraszkiewicz, pan Wiraszkiewicz. O treść jeszcze raz tu przeczytam. Szanowni Państwo, klub Polonia Christiana w Poznaniu zaprasza na spotkanie z redaktorem Christianem Kratiukiem. Czyli zaproszenie mamy od klubu Polonia Christiana. Polonia Christiana, polska chrześcijańska. Piękna nazwa. Polska katolicka, polska chrześcijańska. Z panem redaktorem Christianem Kratiukiem pod tytułem Wielka Zdrada. Spotkanie odbędzie się 20 marca o godzinie, czy się już odbyło, 18 w Nocie przy ulicy Wieniawskiego. Wskazana sala, drugie piętro. Temat spotkania zbiega się z promocją książki redaktora Christiana Kratiuka, w której zestawia odważne postawy świętych Kościoła katolickiego z błędami katolików XXI wieku, usilnie starających się dopasować wiarę do wymogów współczesnego świata. Motto książki brzmi: święci oddawali życie za wiarę, my oddajemy wiarę za wygodne życie. Serdecznie zapraszam, będę wdzięczny za przesłanie informacji o spotkaniu w obrębie państwa środowisk. Pozdrawiam, Witold Araszkiewicz. Klub Polonia Christiana w Poznaniu. Klub Polonia Christiana w Poznaniu. Otrzymujemy takie ogłoszenie, zaproszenie, to jakoś brzmi i wygląda poważnie. Jeszcze tutaj do tego taka ikonka, która pewnie pokazuje czołówkę tej książki pana redaktora z tąże książką. Nie mam tutaj jej, bo pożyczyłem, kupując wczoraj jednej z pań. W każdym razie w odniesieniu do tego spotkania też w zestawieniu z tym zdaniem świętego Benedykta, żeby nie udawać kogoś, kim się nie jest. Takie rzeczy, które warto zauważyć. Jeżeli spotkanie jest organizowane przez klub Polonia Christiana, podpisuje się tutaj pan organizator, pan Witold, przychodzą osoby, warto zobaczyć, ktoś z czcigodnych wiernych mówi mu, mi było 24 osoby, nas była szóstka, cztery panie i przygodny pan minister, ja też byłem, no sześcioro tutaj, no to jedna czwarta. Jak się organizuje takie spotkanie, to znakiem szacunku do tych, których się zaprosiło i którzy przychodzą, jest strój organizatora i samego prowadzącego. My mieliśmy okazję z przygodnym panem tutaj wchodząc, będąc za 15, wyjeżdżaliśmy z domu, żeby się nie spóźnić. Okazało się, że byliśmy za 15 i z daleka
pan lepiej widzi, mówi, o, to idzie pan redaktor z jakichś 50 metrów od nas, 30, z małym chłopcem. Rzeczywiście zbliża się, okazuje, że idzie pan redaktor w takim płaszczu, który mi przypomina, bo taki podobny kolor tego jest, tej trójki tych, co się przedstawiali za policjantów, który to był 11 kwietnia 2020. Jak mnie tam Bielski tłukł palką, to w którymś momencie zawołał, trzech mężczyzn przybyło przedstawiając się jako policjanci. Potem jak policja przyjechała, to oni znikli. Jeden właśnie szedł w takim płaszczyku rozpiętym, biała koszula i podobny płaszczyk pan Kratiuk. Idzie elegancko z synem, przywitał się ze mną. Miał mnie kiedyś okazję poznać, no ale to nie przypisuje temu, że miał pamiętać tam podczas promocji książki księdza Berg w Licheniu. No ale nie wiem, czy mnie w jakiś sposób pan Kratiuk kojarzy, czy nie. Może tak, może nie. W każdym razie przywitał się na sposób taki serdeczno-zimnokrwisty, tak bym to powiedział. I ta zimnokrwistość mi raczej powiedziała, że chyba mnie kojarzy, że kto ja jestem. Ale jakieś grzeczne słowa skierował. No i teraz o tym stroju mówię, że jeżeli właśnie dwóch mężczyzn, tu pan prowadzący jest w stroju, dżinsy, wycieruchy w takim wysokim stopniu wytarte, prawie że takie od roboty. Ja w lepszych spodniach chodzę do roboty teraz, jak tam. W lepszych, autentycznie w lepszych. Pod koszulka i na to marynarka, która wygląda, mój tata by nazwał, jakby psu z gardła wyjął. Taka obgnieciona. To pan organizator Polonia, tego spotkania Polonii Krystiana, który się notabene nie przedstawił. Nie wiem, czy to był pan Wieraszkiewicz, czy inny pan, czy ten, od którego to zaproszenie otrzymałem, czy inny. No a pan Kratiuk, który jest też w takich dżinsach, trochę mniej, w mniejszym, o jeden stopień mniejszy wycieruchowości, czy wycieruchawości, jakby to nazwać, jakby chcieć takie słowo odnaleźć. Butach kowbojskich niczym cejrowski, jak nie chodzi boco, to w takich butach chodzi. No i do tego jeszcze, bo to jest trudno to zademonstrować, który jak zaczyna do nas mówić, to sobie podstawił krzesło pan Kratiuk, rozstawił nogi na szerokość taką, że na jednego kroku, więc bardzo szeroko, złapał się w ten sposób za poręcz krzesła, które stało, i mówi do zebranych, rozpoczynając prelekcję, to są takie rzeczy, które nie przystoją dorosłym ludziom w obrębie jakiejś chrystianitas, jakiejś mentalności, kultury związanej z kulturą dojrzałych osób, chrześcijan, katolików, ojców rodzin, pan Kratiuk. Tu przynajmniej synek tam w czasie, jak tato miał prelekcję, to w jakąś grę tam grał na końcu. Tata mu tam znalazł, jaką grę może grać. Pierwsze, ten brak uszanowania wobec osób, które się zaprasza. Podobnie brak uszanowania, kiedy tam no, te trudności techniczne były, żeby podłączyć rzutnik. Aż czekałem, kiedy pan tam się zgłosi, czy może pomóc. Ale tak sobie próbowałem siebie ustawić w roli organizatora, jak tam ten jeden pan coś robił i nic z tego nie idzie, to ja bym się zwrócił do członków na sali. Czy ktoś z państwa może wie i umie nam pomóc? Nic takiego nie padło. Natomiast padło, jak tam pan otworzył okno, pan Kratiuk, to zwrócił się do państwa, to starsi ludzie byli, którzy siedzieli blisko tego okna. Jak będzie państwu zimno, to proszę zamknąć, a jak nie, to ja zamknę. Należałoby odwrotnie powiedzieć. Proszę mi powiedzieć, ja zamknę, a nie zamknąć. To są rzeczy pokazujące, że ci ludzie, którzy tutaj
reprezentują tą Polonię, Krystiany są bardzo, bardzo niskiej kultury. I to nie pan tutaj z Poznania tylko, ale pan Kratiuk, który świeżo pewnie od fryzjera wyszedł i to mu należy oddać, tak, że włosy, grzywkę miał taką, no tylko, że to właśnie w zestawie z wszystkim należy kazać pytać, czy to kolejny narcyz? Bo mówię, zestawić tą grzywkę, ubiór chyba tak, miał koszulę, marynarkę, czy golf i marynarkę, coś tam miał. Szczęśliwie nie miał podkoszulki, jak ten drugi. Ten drugi miał podkoszulkę na brzuch piwny założony, prawie jak mój, nie? Wyglądało to bardzo nieprzystojnie. No to pan Kratiuk od tej strony inaczej, ale te maniery właśnie takiego mówienia do ludzi z rozstawionymi nogami, szeroko oparte o krzesło, jeszcze się kolibając, no to, to ja długi czas na tym spotkaniu siedziałem patrząc w stół, no bo cóż miałem tam powiedzieć, no. Więc na to by warto zwrócić uwagę, że jest brak uszanowania wobec osób, które się zaprasza, z których my stanowiliśmy 1/4, więc mówię to w odniesieniu do siebie i czcigodnych wiernych. Dalsza rzecz, na którą by warto zwrócić uwagę, piękna rzecz. Pan, który tam był jako organizator, tak pan Kratiuk przedstawiał, że to jest organizator, więc nie wiem, czy to pan Wieraszkiewicz. Jak weszliśmy? Chyba tak, jak weszliśmy. To przywitał się, czy później, w każdym razie wiem, że się przywitał przez ksiądz i pocałował mnie w rękę. To na koniec był, mówię, że dziękuję panu, to na koniec. Dziękuję panu za to, że pan uszanował kapłaństwo i mnie przywitał jako kapłan. Tak, ja księży szanuję, no, Watykan. I powiedziałem, ta organizacja, którą reprezentuje Bergoglio, przeniosła mnie do stanu świeckiego. No nie odniósł się do tego, ale swoim zachowaniem tam w czasie spotkania bodaj 2 razy powiedział o obecności księdza. Chyba nawet księdza przywitał pierwsze, a jeden tam byłem, zanim przywitał pana Kratiuka jako redaktora, więc takie ciekawe to. No natomiast to jest, powiedzmy, taka rzecz ludzka, natomiast rzecz Boża na początku i na końcu nie było modlitwy. Podobnie było z panią Kurek, jak było spotkanie, gdzie doszła, że no sytuacja nasza Polski jest taka, że właściwie nam tylko jest wołać do Boga o ratunek. Po czym nas rozpuściła. Ja wtedy się jeszcze dopomniałem, że to trzeba mi się pomodlić. Tam poprowadziłem z Zobaś Mario. Tu szedłem na to spotkanie, już sobie tak podejmę, że ani nie będę pytał, ani nie będę się odzywał, będę sobie siedział, żeby nie dać nikomu powodu, żeby sporządzili notatkę służbową, że wprowadzę nas wszystkich w błąd. Ja jako ksiądz katolicki jeszcze tam pytał i próbował coś ustawiać. W każdym razie na koniec tam powiedziałem temu panu organizatorowi, że tak nie powinno być. No jeżeli pan Kratiuk tam przedstawia sytuację, o kryzysie mówił w zasadzie w kościele, no to i gdzie są te środki nadziei dla nas, bo o to też chodziło panu Kratiukowi, gdzie nas tam zachęcał do postaw, no łącznie z męczeństwem gotowości, wzorem tych świętych, których żywot opisał w tej książce Wielka Zdrada i świętej Perpetuły, Felicyty i jacy tam święci nie byli, Katarzyna Sieneńska, 7 bodajże, czy 9 żywot tych świętych tam znalazły się w tej książce, że żeby nie odnieść, że naszą nadzieję to my tylko mamy w Bogu ostatecznie, nie w nas. No ani nie było zachęty do modlitwy, ani wezwania do modlitwy, więc to rzeczywiście jest Polonia Chrystiana na ten sposób. Nikt z ludzi też nie, to pomódlmy się. Jest ksiądz, albo jest pan, który się przebrał za księdza, no to może zna jaką modlitwę, to niech poprowadzi. Ciekawa rzecz, symptomatyczna. Do zauważenia też takie rzeczy, że to spotkanie miało taki charakter, ja pamiętam jak parę lat temu słuchałem często pana Grzegorza Brauna, to on taką formułą się posługiwał jeszcze w tym jak pan Braun mówi, w tym pierwszym swoim życiu, że
że musimy wyjść z dziecięcego pokoju, że jesteśmy tak ukształtowani, że nam przekazywano tylko takie dawki informacji, nieraz fałszywych, żebyśmy nie wiedzieli, jak się w tej rzeczywistości obracać. Podobnie jak mój brat do Anglii wyjechał, to w którymś momencie, jak ja się zwróciłem do mszy świętej w rycie rzymskim, to brat dzwonił i mówił, wiesz, ty nawet nie zdajesz sprawy, jak oni nam cedzą, czy wam w Polsce cedzą wiadomości o Kościele. To już było za pontyfikatu, początek bergoliańskiego pontyfikatu. I co jest ważne, że wychodzi na to, że to spotkanie też było w takiej formule, że pan Kratiuk, tą grupę tych osób, traktuje na sposób dziecięcego pokoju. Dlaczego? Dlatego, że całość spotkania składało się z godzinnej prelekcji o książce pana Kratiuka i 40 minut było przeznaczone na jakieś pytanie i rozmowy. Nie wiem, czy ten czas był wydłużony, czy skrócony, ale jakoś tak to się działo. Rzeczywiście. I w czasie tego spotkania pan Kratiuk miał okazję powiedzieć, pierwsze padło takie zdanie, nie będę państwa zbytnio gorszył, że niektóre kanonizacje są do podważenia, ale nie powiedział jakie. Chodzi o ostatnie lata Kościoła. No my wiemy, że w ostatnich... kogo? Jest proste pytanie, kogo? No bo jeżeli by myślał, w ostatnich latach, dwa lata temu umierał rocznikiem, dwa lata temu w Sylwestra 2022 umierał Ratzinger, on nie jest kanonizowany. Ale przed Ratzingerem umierał Jan Paweł II. To jest kanonizacja do podważenia? Tak, to jest kanonizacja do podważenia. Dlaczego pan Kratiuk to samo z Pawłem VI, z Janem XXIII? Są kanonizacje do podważenia. Dlaczego pan Kratiuk tych rzeczy nie nazwie? No bo jeżeli te rzeczy się nazwie, to od razu się polaryzuje ludzi. Na jaki sposób? Tam siedział jeden pan, no dobrze, no to Pawła VI jeszcze do podważenia, ale naszego Jana Pawła to już na pewno nie. No to jest dziecinada. To jest dziecinada. Na ten stan, właśnie jak nam pan Kratiuk jeszcze, bo to wszystko powinniśmy być wdzięczni, że nam przekazał informację o tym stanie, że tam samochodem nie będziesz mógł jeździć, bo będziesz musiał mieć elektryczny albo w ogóle, jak diesel to już nie, no to ten co jeździmy to może się zestarzeje już do tego czasu, ale też w domu, że nie ogrzejesz tam gazem i tak dalej, te wszystkie jak to Pan Bóg dopuści, że to tak będzie, no to tak szykują nam świat. Więc te informacje się cieszymy z tych przekazywanych nam przez pana Kratiuka, ale mówię, chodzi o dotyczące Kościoła. A dalej, cały czas, i to jest właśnie pierwsze do powiedzenia, pan Kratiuk mówił o kryzysie Kościoła, o kryzysie w Kościele, o kryzysie Kościoła, bez tego rozróżnienia, o którym swojego czasu i chyba cały czas ksiądz Jacek, może nie tak często jak kiedyś, tego distinguere rozdzielać. Kryzys nie dotyczy Kościoła, kryzys dotyczy osób w Kościele, nas, katolików, właśnie tych, którzy święci broń, żeby wiary obronić, to święty Benedykt życie oddawali, narażał się też, że go bracia właśnie zatrują, zniszczą. A my dziś dla wygodnego życia poświęcamy wiarę, że pan Kratiuk jako redaktor, tym bardziej jak spotkanie nie ma miejsca, jak te spotkania kiedyś KIK-u, że były, czyli katolickich klubów katolickich gdzieś tam na dole w podziemiach kościoła, że nie wypadało no, gadać na proboszcza, na biskupa. No to tutaj jest spotkanie w nocie i należy powiedzieć, czyje kanonizacje są do podważenia i dlaczego. I wśród tych kanonizacji do podważenia nie tylko by był założyciel Opus Dei, ale także by były osoby, każą nam wierzyć, papieży. I pan redaktor powinien nam tę wiedzę przekazywać. Jeżeli jest redaktorem katolickim, Polonii Chrystiana, a nie przyjechał tylko, bo tak w tym ogłoszeniu napisano, że się zespala to spotkanie z promocją książki. No to nas było na tym spotkaniu 24 osoby. Książka kosztuje 50 zł plus ile kosztowało jej wydanie.
A pan Kratiuk przyjechał z Krakowa, to nawet jakby każdy z nas wziął po jednej, to jest 24 książki, to by chyba dobrze na drogę nie zarobił do Krakowa, paliwo plus autostrada. Więc wychodzi na to, że celem jest przez informację nas dezinformować, znaczy nie pokazywać pełnego znaczenia informacji. Podobnie, kiedy pan Kratiuk mówi słowa, czyli pierwsze jest to nierozróżnianie, że kryzys nie dotyczy Kościoła, tylko osób w Kościele. Można mówić o kryzysie struktur Kościoła, a to też jest ze względu na osoby. Kościół pozostaje jako Kościół, ciało Chrystusa. Nietknięty, święty, choćby na sposób taki, jak miał być w jednym człowieku. Jest święty. Dalej pan Kratiuk też podał bardzo ważną informację. Powiedział, że zaledwie dzień wcześniej nagrywał z panem redaktorem Pawłem Lisickim program Katolik Extra, chyba tak się nazywa, czy inaczej, i zapytał o komentarz bodaj do czegoś tam bergoliańskiej, nie wiem, czy fiducja supplicans, czy czegoś pana redaktora Lisickiego. A pan redaktor Lisicki miał się wypowiedzieć na sposób, że nie odpowie na to pytanie, już więcej nie będzie odpowiadał na pytania dotyczące komentowania jakichś tam zdań Bergoglio, dlatego, że on nie jest katolikiem. Na podstawie fiducja supplicans, no skoro nie jest katolikiem, to nie będzie pan Paweł Lisicki, redaktor, go komentował. Rzecz jest, że pan Kratiuk powinien znać katechizm Kościoła katolickiego, od chociażby według świętego Piusa X, gdzie jest mowa, czym się możemy z Kościoła wykluczyć, przez herezję. No to skoro Bergoglio nie jest katolikiem, to jako niekatolik może być papieżem Kościoła katolickiego, i pan Kratiuk na sposób i bezpośredni, i domyślny chciał nas przekonać, że jest, że musi być i tylko on. A jednocześnie jest w stanie spotykać się z panem Lisickim, który mówi mu, że Bergoglio nie jest katolikiem, i dalej się z panem Lisickim spotykać, więc to jest masło maślane. To znaczy, ci ludzie żyją dwoma rzeczywistościami, jakąś schizofrenią duchową. Tą, którą sprzedają nam według wiedzy, którą chcą nam reglamentować, i tą, którą mają, która wychodzi na to, że na kryzysie Kościoła jednak sobie dobrze żyją. Nawet jak nie zarobią z książek, to zarobią z pewnego rodzaju prestiżu, że uchodzą wśród ludzi za wybawicieli w tej jakiejś trudnej sytuacji, że oto przyjeżdża tutaj pan Kratiuk, który jest na pierwszym froncie zmagania o Kościół. No to ja chcę z tej perspektywy, to zabrzmi szowinistycznie. Ale wczoraj jak tam siedziałem, tak sobie tam patrzyłem w dół, bo też zawsze to chyba diabeł się postara, że przyjdzie taka osoba, przyszła osoba chyba chora psychicznie, pani, która tam i do siebie gadała, i do pana redaktora, że był kłopot, wychodzi na takie spotkania, też by należało, żeby był przynajmniej jeden ochroniarz w żółtej kamizelce, żeby w tym święcie mógł podejść i powiedzieć, proszę pani będzie dalej przeszkadzać, to będę musiał panią wyprosić, bo pani przeszkadza w spotkaniu. W każdym razie nawet takie spotkanie diabłu też przeszkadzało, bo poznawczo ono ma wielki walor dla nas. No i wdzięczność za każde dobro, które od pana Kratiuka i od organizatorów Polonii Chrystiany utrzymujemy, z tym tutaj zastrzeżeniem, z tymi uwagami, które mówię. Że co jest też, co jest tutaj ważne, że te osoby się nam przedstawiają jako wielcy, no bo w mediach występują wielcy, jacyś znaczący, tak, że mają wpływ na myślenie wielu ludzi, to jest prawda. Ale jednocześnie sami jako ludzie pokazują się nam bardzo mali. A jednak jak pan Kratiuk przedstawiał tam te żywoty tych siedmioro świętych, nie wiem, czy wszystkich omówił, czy niektórych, tam i Piotr Damiani wiem, że był, to ja tak tego słuchałem i przykładałem, do kogo by to się miało stosować dzisiaj. No i tak jak dajmy na to, słusznie się domyślałem i czcigodni wierni się domyślali, jak ksiądz Jacek tam jakieś kazanie głosił, jak pewne rzeczy pisał, to pisał, żeby napomnieć moje grzechy języka. Nie wskazując jednocześnie, gdzie ksiądz Michał i że to dotyczy księdza Michała, i że gdzie ksiądz Michał rzucił oszczerstwo, i gdzie ksiądz Michał rzucił obmowy. Na przykład nie powiedział ksiądz Jacek, że ksiądz rzucił oszczerstwo, że nazwał mnie typem homoseksualnym, bo nim nie jestem. Nie, ja nie powiedziałem, że ksiądz Jacek jest homoseksualistą, broń Panie Boże. Natomiast, że jest pewnego rodzaju typem,
właśnie takim męskim typem, coś podobnie jak pan Kratiuk się troszczy o swoją grzyweczkę i o grzyweczce sobie pomyślał, żeby się przyciąć, jak szedł na spotkanie, ale już żeby spodnie zmienić na świąteczne, że się z ludźmi spotyka, więc w wycieruchach nie wypada, jak kowboj, to ksiądz Jacek też ma pewnego rodzaju mentalność, która wskazuje na to, że troszczy się bardziej na pewien sposób o siebie i swój przekaz niż o innych ludzi. I przykładów na tych można mnożyć. To jest pewnego rodzaju narcyzm duchowy. To rzecz jest tutaj w czym? Że jakby zestawić te życiorysy tych świętych i ten czas, że jesteśmy w czasie wielkiej zdrady, to żebyś przychodząc do tego miejsca, słuchając żywotów świętych, tych także opowiedzianych, jak przyszłoby komuś z godnych wiernych przeczytać tą książkę Wielka Zdrada, to patrz na siebie, że tutaj było na Wronieckiej, a teraz w Baranowie odbywa się jakaś cząstka tej historii świętych, która miała wpływ na ich uświęcenie i ostatecznie losy Kościoła i innych ludzi. No bo ja w życiu nie przyjmę, że z tego, co tam pan Kratiuk napisał, to dajmy na to, pan Kratiuk przeżywa tam, bo jak napisał o homoseksualizmie, to go tam dał jakiś przykład, było coś takiego, że tam coś napisano. To jest ryzyko zawodowe. Natomiast to, że ksiądz ma ręce takie, jakie ma dzisiaj, ja mam się odprawiać, jest z tego tytułu, że odrabia karę ograniczenia wolności, sobie nie wziął właściwych rękawic do właściwej pracy, ale też by nikt nie powiedział, jaką pracę będzie spełniać. A ksiądz odrabia tą robotę za cenę głoszenia kazania o Żydów, o Żydach. I Polonia Christiana miałaby obowiązek o tym wiernych poinformować, że są w Polsce kapłani, którzy dzisiaj szczęśliwie jeszcze odbywają karę ograniczenia wolności, bo mogliby już siedzieć w więzieniu za kazanie przeciwko tym, którzy właśnie także ten kryzys, jeśli nie mówić o kryzysie Kościoła, tylko demoralizacji ludzi Kościoła odpowiadają, to są Żydzi i masoni. I o tym nie słyszeliśmy od pana Kratiuka. Czyli mamy zasadę taką, że o rzeczach najważniejszych nie jest mówione. To jest błąd. Nie jest mówione dlaczego? Bo za to są konsekwencje. Być może by nie dostali sali w nocie. Trzeba by spotkania robić po domach. No to komuś zabiorą dom. Więc mamy cały czas, to jest mój też apel do każdego z nas, każdego z was, bo każdy z was się zmaga i będzie zmagał, każdy z nas, źle mówię was, z trudnościami finansowymi. Ale nie wolno czynić czegoś takiego, jak wychodzi przy tym spotkaniu, że to my byliśmy, że tak powiem, okazją do spotkania się z nami pana Kratiuka, który nie przyjechał na to spotkanie nas ani informować, ani w jakiś sposób, no mówię, zrobić coś dobrego dla tego stanu Kościoła, czyli się pomodlimy w tym gronie 20 paru osób, które przyszło, które się niesłusznie usprawiedliwia ten organizator, że nas jest tak mało, bo były protesty rolników, jest popołudnie i ci, co by mogli, to nie dojechali. Nie, my widzieliśmy rolników, wracali, przejechaliśmy. Ich błogosławiłem. Utożsamiam się z tym, co dobre jest w tym proteście. Że trzeba z Unią skończyć, jak najbardziej. Tym bardziej jako ten, który głosował za Unią lat temu ileś. Więc do nas, czcigodni wierni, jak ty się będziesz w tym zmaganiu tutaj w Baranowie zmagał, to rozróżniaj sprawy, w których trzeba pogodzić, że muszę mieć z czego żyć, ale jednocześnie tam, gdzie jest służba Boża, nie mieszać tych porządków. Żeby nie było tego obrzydliwego, że wychodzi na to, że pan Kratiuk przyjechał sprzedać książki, a nas traktuje się po prostu na taki sposób, mówię, łącznie z tym, że jako katolicy, jako klub Polonia Christiana jesteśmy w stanie się pomodlić za Kościół, za Polskę, bo organizator nie wezwie, bo pan Kratiuk nie wezwie. Ja jestem jako widz na takim spotkaniu zobowiązany, to pomódlmy się. Gdyby nie było na mnie kar kościelnych, te, które są
struktury bergoliańskie, odważnie bym to zrobił, a jak słyszę, że tam są osoby, które chodzą na nową mszę, które nam każą Biblię czytać, które się zachwycają, że tam w jakimś, nie wiem, jakiejś tam szkole coś do Matki Najświętszej robią, no, jakąś nowennę czy coś, no dobrze, to mamy Radio Maria od 20 lat i 30 już będzie, tak? 30, ponad 30. I co dzisiaj z Radio Maria dla sprawy katolickiej, co w Polsce robi? No i do tego należałoby docenić to, że na koniec czcigodna pani jakoś mówi o tym braku, że w tym wszystkim, co pan Kratiuk mówił, zabrakło odniesienia, że nam jest starać się o mszę świętą w Rycie Rzymskim. Należało tam podkreślić, ze względu na to, żeby Pan Bóg mógł dać nam łaski. I co się okazuje, że pan Kratiuk jest w stanie przyznawać się, że chodzi codziennie, jak tylko może na mszę w Rycie Rzymskim, ale jednocześnie wraz z panem Lisickim nie podzielają poglądu i z innymi, że i teraz nie wiem, bo musiałem dobrze tą myśl sformułować, że msza święta, że tak powiem, jest aż tak ważna w tej mierze, że trzeba zanegować nową mszę. I mówi, że nie trzeba zanegować nowej mszy, bo dużo ludzi na nią chodzi. No to ciekawe, jak dużo ludzi się upija, to do zanegowania nie jest alkohol, ale zanegowanie jest nadużywanie alkoholu. I to nadużywanie jest do napomnienia. W przypadku nowej mszy, nowa msza jest zła, jest do odrzucenia, jest do zakazania. Nic się nie dowiedzieliśmy od pana Kratiuka, arcybiskupie Vigano. Więc wyszliśmy z tego spotkania na pewien sposób smutni. Nie stanem Kościoła, stanem dusz organizatorów i redaktora pana Krystiana Kratiuka, w związku z czym ponieważ ja do czcigodnych wiernych mówię, noś wysoko głowę podniesioną, w jakim znaczeniu, nie przeceniaj tych ludzi medialnych. Oni kręcą swoje lody, kręcą swoje interesy, są w zależnościach jakichś takich, które sprawiają, że faktycznie nie są ludźmi wiarygodnymi, nie są ludźmi czystego serca. I o tym przekonuje, to jest pana prywatna rozmowa, ja tego nie słyszałem, więc trudno mi tu powielać, że po spotkaniu pan poszedł do pana Kratiuka, jakieś słowa przekazał i tylko pan zaświadcza, że nie mają ci ludzie czystych sumień, bo nie mają czystych rąk. To znaczy, że na pewien sposób na tym stanie kryzysu Kościoła każdy z nich czerpie jakąś korzyść, tą korzyść są fachowcami od kryzysu Kościoła. No to my tutaj przychodźmy Pana Boga upraszać, żeby nawet w tym stanie, który jest, żebyśmy my się wiary nie pozbyli i zastosujmy te rady, o których pan Kratiuk mówił. To znaczy, że jakby nam było trzeba się nawet na męczeństwo zdobyć, to mamy się zdobyć. No i tak by można, że tak powiem, pogodzić, że pan Kratiuk się nie czuł tutaj, że jakby się miał czuć, że go tutaj ksiądz ofukiwał. No do ofukania wiele rzeczy jest. Natomiast do was, czcigodni wierni, jest, że jak przychodzicie tutaj, to patrz, że może tu przychodząc, twoje życie nabiera charakteru, już od dawna ma,